11 listopada 2013 roku, w 95. rocznicę odzyskania niepodległości, na ORP Błyskawica, Darze Pomorza i Darze Młodzieży podniesiono wielką galę banderową. Jak co roku, przez ulicę 10 lutego przejdzie barwny i radosny pochód. W okolicach dworca gromadzą się uczestnicy pochodu, trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia uroczystości. Choć pogoda niezupełnie dopisała, bo jest pochmurno i czasem trochę mży, dopisali uczestnicy i setki mieszkańców miasta zgromadzone na trasie pochodu. Honorowa asysta podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w mundurach z Powstania Listopadowego. Zbliża się Dzień Podchorążych. Paradę poprowadzi sam Piłsudski. Na rozpoczęcie uroczystości czekają z zaciekawieniem mali i duzi gdyniarze. Pan Józefa Piłsudskiego, który przewodzi paradzie, tak jak przewodził walce o niepodległą, wolną Polskę. Nasza parada jest wyjątkowa. Na czele przemarszu znaleźli się robotnicy wolności, którzy celebrują moment odzyskania niepodległości. Niepodległościowymi muralami malowanymi przez artystów street artowych oraz na platformę pierwszy dołączyła do naszej parady. Powitajmy młodych samochodów z Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji, a także... Witam serdecznie radnych miasta Gdyni. Są z nami Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatteckiego, Kaszubsko-Chociewskie Stowarzyszenie imienia Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, Klub Gazety Polskiej w Gdyni, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Gdyński, Krąg Harcerski LS Drzewo Przedszkole nr 19, Kasztanowe Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa i Przedszkole Sióstr Nazaretanek, Gimnazjum i Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. Świętego Stanisława Kostki w Gdyni, Stowarzyszenie Absolwentów Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni. Thank you.
uczennice szkół gastronomicznych rozdawały ciasteczka. Do parady włączali się spontanicznie coraz nowi uczestnicy, dotychczasowi obserwatorzy. Z Sokołu przyglądał się paradzie niepodległości inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy Gdyni. Na platformie przy pomniku marynarza polskiego stanęło czoło pochodu władze Gdyni. Ta honorowa podchorążych, poczty sztandarowe, orkiestra i kompania podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w oczekiwaniu na oficjalne rozpoczęcie uroczystości składania wieńców u płyty marynarza polskiego. Warta honorowa przy pomniku Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Panowie parlamentarzyści, panie admirale, dostojni goście, mieszkańcy Gdyni. W 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ulicami Gdyni przyszła piękna, radosna, pełna energii parada niepodległości. Świętowaliśmy dumę z tego, że żyjemy w kraju wolnym i niepodległym. Ta parada łączy nas dzisiaj wszystkich. Wszystkich tych, którym bliska jest Polska, bliska jest pamięć o jej historii, ale także bliska jest myśl o tym, że chcemy Polski silnej, Polski, która odbudowuje swoją pozycję na mapie Europy i świata. Cieszę się, że dzisiaj ulicami Gdyni, tak jak w dobrej tradycji z okresu międzywojennego, przechodziły szkoły, organizacje, przechodzili harcerze, przechodzili gdynianie, chcąc demonstrować umiłowanie ojczyzny. Dzisiaj oddajemy wszyscy razem hołd i honor tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość. Tym, którym historia stawiła wielkie wyzwanie. Oni o niepodległość musieli walczyć, często oddając daninę krwi,
i własnego życia, która powstała z siły kraju wolnego i niepodległego, powstała z marzenia o dostępie do morza, zaświadczyli, że tu także bije serce Polski. Rozkaz dowódcy marynarki wojennej nr 149 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli odrodziła się Rzeczpospolita. Wskrzesił ją czyn zbrojny kolejnego pokolenia patriotów, którzy pragnęli żyć w wolnej i suwerennej ojczyźnie. Święto, które dzisiaj obchodzimy, jest doskonałym momentem do przywołania pamięci bohaterów powstań narodowych, twórców czynu listopadowego i obrońców odzyskanej niepodległości, czyli tych wszystkich, którzy w niepodległościowym łańcuchu pokoleń dawali świadectwo wierności Rzeczpospolitej. Jednocześnie dzień ten skłania nas do refleksji nad bolesnymi losami naszej ojczyzny i nad tym, jak pielęgnujemy tę wolność, o której marszałek Józef Piłsudski mówił, że nie jest dana na zawsze, że należy ją pielęgnować i nie dać jej sobie wyrwać. Mamy szczęście żyć w niepodległym i nowoczesnym państwie. Musimy jednak zachować pamięć o przeszłości. Szczególnie my, marynarze, spadkobiercy chwalebnych zwycięstw, nie zapominajmy o bohaterskich przodkach. Niech będą oni dla nas przykładem ofiary i prawdziwego oddania służbie. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości składam kadrze, rezerwistom, emerytom, kombatantom, weteranom i pracownikom wojska serdeczne podziękowania za trud, wysiłek i wyrzeczenia poniesione na rzecz sprawnego funkcjonowania marynarki wojennej. Z ORP Błyskawicy zabrzmiał salut armatni z 21 wystrzałów. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców u stóp płyty marynarza polskiego. Pierwsze trzy wieńce pochodzą od władz miasta Gdyni. Wieńce składane na płycie. Gdyńskie służby mundurowe. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Z prezesem Stanisławem Śliwą.